Jakubiak, Koło Parlamentarne Kukiz 15. Pani Marszałek, Szanowni Państwo, mówimy o bardzo delikatnym aspekcie życia Rzeczypospolitej. Mówimy o działalności służb, mówimy o wpływach innych służb na nasze życie. I powstał pomysł w kadencji IX, że najpierw składająca się z polityków, założenie było takie, że wszystkie frakcje w parlamencie będą brały udział w tej komisji. To nie zostało zaakceptowane. W związku z tym zamieniono to na naukowców, profesorów, którzy zajmują się historią Rzeczypospolitej na co dzień. To też nie znalazło w Polsce uznania i chcę Państwu powiedzieć, że mam wrażenie, że wiem dlaczego. Dlatego, że po 90 roku w Polsce pozostało około 32 000 agentów wpływu rosyjskich, którzy do tej pory sobie funkcjonują i nikt, proszę Państwa, zdaje się, że nie wie, kto to jest i jak ich w ogóle zdefiniować. Natomiast co do stanowiska Kukiz 15 w tej sprawie, proszę Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie powinna zajmować się tylko i wyłącznie wyciąganiem ludzi z łóżek albo wyłamywania szaf czy drzwi, tylko powinna zajmować się bezpieczeństwem zewnętrznym Polski. Kontrwywiad powinien zajmować się bezpieczeństwem Polski. I my tu w parlamencie powinniśmy mówić o tym, jak ułatwiać pracę naszym służbom, ale te służby nie mogą walczyć z nami, z politykami, nie mogą walczyć z Polakami, bo oni są od tego, żeby chronili nasze bezpieczeństwo bez względu na poglądy polityczne. I to jest bardzo przykre i tak oczywiste, że trzeba likwidować jakieś ustawy, trzeba pisać nowe ustawy, bo dzisiaj przecież w KPRM-ie znowu się komisja, że tak powiem, zawiązała w związku z tym, że tutaj w większości do tego inicjatywy nie było, zwołująca byłych i aktualnych oficerów służb, żeby określali, kto jest agentem rosyjskim, kto nie. Proszę Państwa, na litość boską, przecież agentury miejsce jest w więzieniu, a nie ciągłemu łapaniu królika. No, to jest tak, że służby powinny działać kontrwywiadowcze, ale jeżeli już nawet zamykamy 20 paru podejrzanych o szpiegostwo ludzi, to następna władza nie może ich zwalniać, tak jak to miało miejsce w październiku zeszłego roku. No po prostu nie może tak być. I tutaj mam apel do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie zajmujcie się, panowie, szczuciem jednych na drugich w Polsce, czy też nie dawajcie się wykorzystywać panom Bodnarom i innym, tylko dlatego, że kariera wam przyświeca. Wam powinna najjaśniejsza Rzeczpospolita przyświecać i jej dobro. Chrońcie Polaków bez względu na poglądy polityczne. Dziękuję.